Jednakowoż, nawet jeśli zwłoki Nekomaru nie były kukłą, nie ma to żadnego znaczenia, dopóty nie uzyskamy najważniejszej z odpowiedzi. Powód, przez który ciało Nekomaru było w obu wieżach, mimo tego, że rzekomo miało być na innym piętrze, sądzę, że to jest po prostu przechodzenie, wiecie, podłogi góra-dół, jako że góry sufitu nie widzimy i światełka po bokach tylko świecą, powodując, że ściana jest, wiecie, danego koloru, sądzę, że po prostu podłoga leci góra-dół. To byłoby najbardziej sensowne. Może się po prostu przeniosło? Ciało przeniosło się na inne piętro? Nie, piętro. Mówimy o windzie? Nie słyszeliście kiedykolwiek o takim urządzeniu? To takie coś, co potrafi transportować rzeczy między poszczególnymi piętrami w tym samym budynku. Urządzenie? Co potrafi transportować rzeczy między poszczególnymi piętrami w tym samym budynku? Winda? Odnoszę wrażenie, że gdzieś już takie urządzenie słyszałem, nawet korzystałeś. Dobra, zobaczmy. No to jest winda, no nawet nie róbcie ze mnie idioty, proszę, nie. To musi być winda. Winda, no winda, no, come on. A oni robią z tego jakoś, wiecie, tajemnicę totalną. O Jezu. Ej, serio, oni tak mówili, jakby to było, wiecie, jakie super skomplikowane urządzenie, tak rzadkie, a to jest kurwa winda po prostu. Ty musisz mówić o windzie. Tak. Czemu oni czasami o takich dziwnych rzeczach mówią w taki oczywisty sposób, a o oczywistych w taki dziwny, nielogiczny? Słucham, chcesz mi mówić, że zwłoki Nekomaru zostały przetransportowane za pomocą windy? Tak, po prostu. Gdzie ta winda w ogóle jest? Wewnątrz wieży, cała wieża jest windą. Całe wnętrze wieży to jedna wielka winda. No właśnie. Wieża została zaprojektowana w taki sposób, by całe pomieszczenie poruszało się w górę i w dół, zupełnie jak winda. Więc nieważne, czy wchodzić od stron truskawkowego, czy może winogronowego holu, zawsze wiecie, że do tego samego pomieszczenia, tak? Więc dlatego mogliśmy tam wejść tylko z jednej lub z drugiej strony. No tak, bo inaczej byście spadli. Kiedy teraz o tym wspominasz, czasami, gdy naciskałem przycisk do drzwi, trochę trwało, zanim drzwi się otworzyły. Kumam, więc wtedy w zasadzie czekaliśmy, aż przyjdzie cały pokój normalnie jak windzie. Oho. Na co ty wpadłaś, Sonia? Poczekajcie chwilę. Skoro wnętrze wieży jeździ do góry i do dołu zupełnie jak winda, to dlaczego w momencie, kiedy wchodzi się do winogronowej wieży na tylnych drzwiach, widzimy obrazek truskawki? Bo to jest po prostu na ścianie, to wiesz, to nie jest cała winda, sądzę, że to jest, że się porusza tylko ta podłoga, nic więcej. To ściana. To jest tylko ściana, a na tylnych drzwiach truskawkowej wieży widzimy obrazek winogrona. Ma, bo musi was to zmylić. Skoro pomieszczenie porusza się jedynie ku górze i w dół niczym w windzie, to nie ma powodu, by drzwi ulegały zmianie. Poza tym po incydencie tylne drzwi winogronowej wieży zostały owinięte łańcuchami, czyli to są dwie różne drzwi. Dwie pary drzwi. Jednak kiedy weszliśmy do truskawkowej wieży, po takowych łańcuch zginął. A to nie wszystko, bo jeśli nawet mnie pamięć nie mieli, nawet jedna z klamek została urwana. Jest zbyt wiele nieścisłości. Czy aby na pewno ta wieża jest windą, to nie jest nieścisłość. Po prostu wyobraź sobie samo podłoże, że jest windą, a ściany i to, co jest na ścianach, już nie.
make sure you focus on the good parts instead of the bad. Kiedy patrzysz na ludzi i rzeczy, spróbuj dostrzegać dobre strony, a nie te złe. Oj, to jest ciężko akurat na ludziach. Co żeś powiedziała? Nie podskakuj jej. So, let's put aside what's changed and focus our attention on what hasn't. Więc odłóżmy na razie na bok to, co się zmieniło i skupmy naszą uwagę na tym, co się nie zmieniło. Why do we have to do that? Po co musimy to robić? It's fine. Come on. What does everything that hasn't changed have in common? No dalej, co mają ze sobą wspólnego wszystkie rzeczy, które się zmieniły? Wszystkie te rzeczy są na ścianie, po prostu, więc... Rzeczy, które się zmieniły między dwiema wieżami. No... Mowa tutaj oczywiście o ciele, filarach i oleju. Nie ma w tych rzeczach niczego dziwnego, nawet jeśli wszystkie poruszyły się z windą. Co te rzeczy mają ze sobą wspólnego? Były na podłodze, po prostu, to jest... O, akurat jest banalne, to nawet ja ogarniam. Czy można bezpiecznie przyjąć, że wszystkie rzeczy, które były na podłodze, nie uległy zmianie? No i... No i... Why did the picture on the far back door change? If you can figure that out, you'll have the answer. No ale ja wiem, dlaczego obrazek, który znajdował się na tylnych drzwiach, uległ zmianie? Jeśli uda ci się to ustalić, wtedy poznasz odpowiedź. The elevator has something unique about it. Powodem tej zmiany jest fakt, że ta winda ma w sobie coś wyjątkowego. Co w tej windzie jest takiego wyjątkowego? Porusza się w niej tylko podłoga. Banalne. Eureka! Eureka! Ta winda została zaprojektowana tak, by poruszała się w niej jedynie podłoga. Jedynie podłoga, tak, są takie windy, wiesz? Nawet w Polsce w starych budynkach są takie windy. W starych blokach były. To oznacza, że nie całe pomieszczenie było windą, tylko podłoga. To dlatego w każdej wieży widzieliśmy inne drzwi. Co znaczy, że na parterze winogronowej wieży tylne drzwi miały obrazek truskawki. A na trzecim piętrze, które już należało do truskawkowej wieży, kompletnie inne drzwi miały obrazek winogrona. No to dokąd prowadziły te drzwi? Donikąd, tak naprawdę. Chciałbym powiedzieć, że prowadzą na zewnątrz, ale były pewnie tylko na pokaz. No właśnie, sztuczka magiczna. Żeby was zmylić i się udało, tylko na pokaz, ale do czego było ono potrzebne? Chociaż, patrząc na to, że zabójca owinął, wiecie, łańcuchem jedne z drzwi, pokazuje to, że on sam nie rozwiązał zagadki domu. Że nie wiedział, że tak porusza się winda, bo inaczej bez sensu by wziął łańcuchy. Były tam po to, aby utwierdzić nas w przekonaniu, że są związane z miejscem, które przedstawia ich obraz. To było całkiem skuteczne, z powodu tych drzwi kompletnie źle zrozumieliśmy strukturę budynku. I don't get it. But I guess it means whoever designed this building had a totally twisted personality. Totalnie tego nie kapuję, ale to tylko pokazuje, że ktokolwiek zaprojektował ten budynek, musiał mieć nieźle nierówno pod sufitem. Monokuma to stworzył, więc się zgadzam. Słyszałeś to, Monomi? Ale to Monokuma stworzył. Nie zwalniaj na mnie winy, powinien wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Co? Zatem wezmę za nieodpowiedzialność i będę się dokładnie pieścił? O, czemu ja się... O, no, no, to jest brat... No, 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 no. Nie, smaczne żarty, to bardziej ja się dziwię, że ty tak wydałeś taki okrzyk, znaczy jęk radości. Chwila, nie mówię, żeby to się stało, cicha już i przestań rzucać takimi niesmacznymi żartami. Przynajmniej przy osobach, przy naszych uczniach. Potem rób sobie, co chcesz. Tak wracając, co znaczy ten łańcuch na drzwiach w winogronowej wieży? Prawdopodobnie został tam umieszczony przez mordercę, aby trzymać nas jak najdalej od truskawkowej wieży.
Po co? Because of that chain. You guys thought you couldn't enter there, right? Gdy z powodu tego łańcucha myśleliście, że nie możecie tam wejść, nieprawdaż? Mógłbym tego użyć do naprawy, ale... Serio, poczekaj. Nawet z naprawionymi drzwiami, co zamierzasz zrobić z łańcuchem po drugiej stronie? Łańcuchem? Drzwi prowadzące do truskawkowego holu mają owinięty łańcuch wokół klamek. Nawet z naprawionym przyciskiem drzwi się nie otworzą, póki jest na łańcuch. Nie musisz się martwić, no on już wiedział, bo widział, jak wygląda cały, wiecie, cały budynek. Morderca zniszczył przycisk w truskawkowym holu, więc trzymaliśmy się z dala truskawkowej wieży. Każda ta rzecz została zrobiona tylko po to, aby zmanipulować dowody w taki sposób, byśmy nie mogli odkryć tajemnicy domu zabaw. Albo on sam nie wiedział i się pomylił. Też jest taka opcja. The appearance of a body in the tower would contradict what we thought we knew about the building. Pojawienie się ciała w wieży zaprzecza temu, co widzieliśmy w budynku. In that situation, if we'd gone to Strawberry Tower, we'd have seen that contradiction firsthand. Gdybyśmy udali się do truskawkowej wieży, zauważylibyśmy tę sprzeczność na własne oczy. And using that as a clue, we might have discovered the truth. I gdybyśmy użyli tego jako poszlaki, moglibyśmy odkryć prawdę. The truth that the two houses and the two towers are actually one complete vertical building. Prawda, że dwa domy i dwie wieże to tak naprawdę jeden wertykalny budynek. The killer wanted to keep us from learning that. That's why they made us stay away from Strawberry. Nadal będę się trzymał opcji, że nie wiedzieli o tym. Morderca o tym nie wiedział i po prostu no, starał się powstrzymać i tyle. Morderca chciał utrzymać ten fakt w tajemnicy i właśnie dlatego kazał nam się trzymać z dala od truskawkowej wieży. Tylko po to zniszczył przycisk i owinął drzwi łańcuchem? Gdybyśmy poznali prawdziwą strukturę domu zała, czy morderca naprawdę byłby w zagrożeniu? To mogłoby stanowić duże utrudnienie. This funhouse is strongly connected to the ultimate weapon that killed Nekomaru. W końcu dom zabaw jest ściśle związany z ostateczną bronią, która była powodem śmierci Nekomaru? Hold on. You're progressing much too quickly. There's still a contradiction concerning the building structure. Chwila, za bardzo się rozpędzasz. Wciąż istnieje sprzeczność związana ze strukturą budynku. What a pain. It's fine already. A ten znowu swoje się cicho, Sonia go ugasi, tak? Please proceed. A nie, zachęca Gundhama. Gundham, proszę kontynuuj. Soda, sorry, jesteś skończony. You said earlier that Strawberry House and Grape House are connected vertically, right? Wspomniałeś niedawno, że oba domy są połączone ze sobą wertykalnie, prawda? If so, how does the contact elevator supposedly transport us from one house to the other? Skoro tak, to w jaki sposób winda łącząca oba domy ma nas rzekomo między nimi przenosić? To też jest ciekawe. Czaję teraz, gdy o tym wspomnę, zupełnie o tym wcześniej zapomniałem. Ponoć o 180 stopni się przesuwa. Się kręci? Skoro winda porusza się w sposób wertykalny, w tym momencie, kiedy z niej wychodzimy, obie wieże powinny znajdować się po tej samej stronie. Jednakowoż czy to odzwierciedla rzeczywistość? Ej, w sumie, ja tu nie pomyślałem. Wewnątrz winogronowego domu, winogronowy hall znajduje się po prawej stronie, kiedy wychodzisz z windy. Lecz w truskawkowym domu, truskawkowy hall znajduje się po lewej stronie, kiedy wychodzisz z windy. Ej, to ma sens. Znaczy dobra, Nagito udowodnił, że to się porusza 180 stopni, ale w jaki sposób? Co znaczy, że oba domy znajdują się dokładnie po przeciwnej stronie wieży? Nie, one są połączone, jeden na drugim, to się zgadza, ale winda jakoś okrąża dookoła? Albo sens, to jest kwadrat. Żadna odpowiedź, diable, pytam, co to ma znaczyć. Co to ma znaczyć? Sonia, przestań. Robi za jego służącą? Właśnie, co to ma znaczyć? O, ja cię i ty też.
Skoro dom są ułożone pionowo, to pozycja wieży powinna być taka sama w obu przypadkach. A tak nie jest, kiedy wychodzę z windy w winogronowym domu, hola znajduje się po mojej prawej stronie. Dobra, rozumiem, to nie musisz tego powtarzać. Za to w truskawkowym domu jest zupełnie inny odwrót. Kiedy wychodzę z windy, hola znajduje się po mojej lewej stronie. Jak mogę się przebić przez tę sprzeczność? To jest ciekawe, ja chcę to samo odkryć, bo nie wiem. Zeznanie dziwne. Zeznanie Kuzuchiego? Poczekajcie. Chyba to. I tam było zeznanie Kuzuchiego. O 180 stopni, właśnie. I to jest to. Skoro będą są połączone wertykalnie, winda powinna poruszać się również wertykalnie. Jednak w obu domach, gdy stoisz tyłem do wejścia windy, wieża stoi w przeciwnych kierunkach. Wyraźnie sprzedajecie, jak wypasujecie do siebie. Co im chodzi z tym żelazną kurtyną pracy zespołowej? Nie wiem. Więc Sonia gutkamy się w podobny sposób i słowa już będą stosownie, ale czy aby na pewno mają rację? Nie. I polecimy tutaj. Nie. Przestrzelić albo w Sonię, albo Gundhama. To muszę strzelić w Gundhama. Zapewnijcie, że jest właśnie tak jak powiedziałem. Wieża w obu domach jest po przeciwnych stronach. Grunt pod twoimi stopami nadal się pali, Hajime. Nieprawda, nic się pode mną nie pali, już mnie tutaj nie oczernie. No, nie wiedziałem w kogo strzelić, wiedziałem czym, ale nie w kogo, ale okej, okay, wyszło. Ta winda porusza się nie tylko pionowo. Czyż nie mam racji, Kazuichi? Znowu ja? No weź, to ty używałeś windy trzymając w rękach kompas, który dostałeś od Nagito, co nie? Ach, o to ci chodzi. No tak, to było trochę dziwne. Podczas przejażdżki z domu do domu, igła kompas obróciła się jakimś cudem o 180 stopni. Obróciła się o 180 stopni, tak. Nie pełne koło, pół koła. To oznacza, że kiedy winda przemieszcza się między domami, obraca się również o 180 stopni. Na takiej zasadzie? Winda prawdopodobnie przemieszcza się po obwodzie budynku, przechodząc przy tym na drugą stronę. Ale ona praktycznie nie wydaje dźwięku, to jest ciekawe. Wiecie, łagodnie przychodzi. To znaczy, że kiedy winda dociera do drugiego domu, wyjście z niej znajduje się po przeciwnej stronie, tak? Albo cały budynek? Nie, znajdę. To dzięki temu wieża, którą widzimy po naszej prawej stronie, kiedy docieramy do winogronowego domu, pojawia się po lewej stronie, kiedy docieram do truskawkowego domu. Okej, okay, nie wiedziałem, że tak może być zbudowane to. No okej, okay, ale no nie czaję, czemu to niby nie wydaje dźwięku, jest strasznie cicha. W sumie masz rację, bo jesteśmy w wesołym miasteczku, wiesz, w Blondasku. Winda, która obraca się podczas jazdy, czy to w ogóle możliwe? To wygląda coś żywcem wyciętego z wesołego miasteczka. No i wszystko jasne, no cóż, dom zabaw to jedna z atrakcji wesołego miasteczka. A ponieważ taki budynek nie musi być praktyczny pod względem konstrukcyjnym, sprawia to naprawdę ogromną frajdę. Nie, ani trochę, jesteś nieludzki. Znaczy jesteś połączeniem trochę człowieka i niedźwiedzia tak naprawdę. Mówisz, że jestem nieludzki, ale jestem niedźwiedziem, więc w zasadzie nigdy nie byłem ludzki. Jestem inny niż ci marni ludzie. Więc skończyliśmy gadać o tej całej tajemnicy domu zabaw, skoro tak to może zaczniemy rozmawiać o ważniejszych rzeczach. Czym jest ta ostateczna broń, którą zabito Nagito?
Nekomaru. No i jak morderca połączył ją z filarem? No w sumie. Huh? You still don't know what the ultimate weapon is yet? It's what I found at the Octagon. Ale tam nic nie było. Nadal nie masz pojęcia, czym jest ostateczna broń? To jest coś, co znalazłem w oktagonie, wiesz? What is the Octagon? I haven't heard about that yet. Czym jest ten oktagon? Jeszcze nigdy o tym nie słyszałem. Ora, nie wierzę, że muszę to teraz tłumaczyć. Ej, no przestań, to są twoi koledzy, powinieneś im pomagać, a nie. No, krąg walki. Chodzi o to, chodzi z... Arena walki po prostu? Jeśli tylko wiesz, co oznacza słowo oktagon, z łatwością możesz rozwiązać tę zagadkę. Czym jest oktagon? Okej. Nie cztery, albo pięcioma, albo sześcioma bokami. Nie, ośmioma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie? Nie? Fuck! To ile? Sześć. Nie? Oh fuck! Dobra, let's go! Na pewno nie cztery. Jeee, zgadłem! Ej, no nie wiem, nie znam się na takich rzeczek. Nienawidzę geometrii, poza tym oktagon to dla mnie to jest... Jeśli dobrze pamiętam, oktagon to figura z ośmioma bokami, mam rację. Ej, ja nie wiedziałem, nie jestem ostateczny. Nie spodziewałem się, że wiesz coś takiego, jak na ucznia z Wydziału Rezerwy masz całkiem sporo wiedzę. Mój drogi, jest taka różnica, ja jako uczeń z Wydziału Rezerw mam średnio zaawansowaną wiedzę na każdy temat, tak jak uczniowie, my się uczymy, wiecie, chemii, fizyki, biologii, matematyki polskiego i tak dalej, i tak dalej. A ostateczny jest tak naprawdę najlepszy w swojej dziedzinie, a w reszcie jest beznadziejny, więc tak naprawdę na przykład nasza ostateczna pielęgniarka jest super w trochę chemii, trochę medycynie, w biologii, w niektórych działach, a więc beznadziejna na przykład z języka polskiego i japońskiego, więc to jest normalne. I guess I should continue listening. Where is the place befitting of the name Octagon? Budynek dolny. Chyba powinien dalej was wysłuchać. Gdzie znajduje się miejsce, które zasługuje, by je nazwać oktagonem? Budynek dolny. Miejsce, które zasługuje, aby je nazwać oktagonem, to musi być... No to jest dolny budynek, ja to wiem, no spoko. Wygnerowany dom jest oktagonem, ale czy wygnerowany dom nie jest przypadkiem sześciokątem? Masz rację, widocznie musiałem to przeoczyć. Osiem boków? Osiem boków, coś co ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Aaaa? Co? Ale tu nie ma takiej rzeczy. Osiem boków, czy wy widzicie coś, co tu ma osiem boków? Winda? Nie. No, które miejsce było, bo kto... wiem to, że... Ale tu nie ma nic takiego... Nie wiem... Walnę w to? Wszystko na miejsce... Nie jest... Czterokątne? Jest czterokątne, ja to wiem. Ej, nie wiem! Dobra. Dobra. Dobra, okej, umarliśmy. To let's go jeszcze raz. Hajime Hinata, jestem jak zawsze zły, dziękuję. Nie, to nie jest koniec, chcę spróbować jeszcze raz. Never give up, tylko że... Co tam jest oktagonem niby? Aby ja nazwę to musi być miejsce, które zasługuje, aby nazwać się oktagonem. Sama winda? Nie. Zwierzę jest okrągła, no super, no dobra. Będę klikał we wszystko, bo ja nie mam pojęcia. Ta winda? Czy jest to możliwe, że na przykład oktagon nie jest pokazany? W sensie, że jest na budynku? Koniec czasu. No ooo. Jeszcze raz, jeszcze raz. No i mów tylko, że nie. Zamiast na to myślę, że zrobisz coś zgoła innego. Przecież to jest banalne. Jak komuś może to zajmie tyle czasu. Okej, straciłem tylko życie. Okej, zacznijmy się. To może być na jakimś budynku. Truskawkowiec.
Nie. Nie, na też nie? Co? Czy ten domek był, wiecie, ten pokój z tą zagadką był w truskawkowym czy winogronowym domku? Gdzieś tu? O! Tutaj! Skupię, to było nielogiczne totalnie. Tu chodziło o ten sekretny pokój, ale jak ktoś na to wpadł, że on tu nie został uwzględniony i wystrzela? Ja myślałem, że on jest na... Ale teraz on jest na winogronowym. Ale obok też mogło być... O ja co, dobra, to jest był głupie. Wiesz, sekretne pomieszczenie otoczone betonem w głębi śmiercionośnego pokoju? I dlaczego to miejsce niby jest oktagonem? Czy wiesz, w jaki sposób czworokątny truskawkowy dom stoi na sześcioboczym winogronowym domu? A czy ja tam nie strzelałem wcześniej, tylko w innym miejscu? Jeśli wytniemy czworoboczny kształt z tego sześciopotocznego, otrzymamy figurę, którą posiada 8 boków. W zasadzie to tyle. The true identity of the octagon is that secret room in the depths of the final dead room. Prawdziwą tożsamością oktagonu jest to sekretne pomieszczenie ukryte w głębi śmiercionośnego pokoju. W gruncie rzeczy w tym pokoju znajdowały się przeróżne rodzaje broni. A więc była tam również ostateczna broń, co nie? That's a little different. I learned the true identity of the ultimate weapon at the octagon. Tu się zaczynają schody. W oktagonie poznałem prawdziwą tożsamość ostatecznej broni. Dopiero teraz są schody? Poznałeś? Prawdziwą tożsamością ostatecznej broni jest dom zabaw. Okej, czyli broń nie jest oczywista, tylko jest po prostu miejsce. Samo miejsce jest bronią, bo jest ciężko ją odkryć prawdziwą tożsamość tego. Okej, to z kolei oznacza, że morderca użył struktury budynku jako swojej broni do zabicia Nekomaru. Like me. The killer probably realized the secret of the fun. Ale on chyba tam nie był. Mi się wydaje, że nie. Podobnie jak ja, morderca prawdopodobnie poznał tajemnicę domu zabaw na podstawie scenerii. A następnie wymyślił swój plan morderca w oparciu o wcześniej wspomnianą strukturę budynku. The funhouse itself is the weapon. So they dom zabaw sam w sobie jest bronią, więc zabójca zabił używając struktury budynku. Dlatego też pora powstrzymać nas przed poznaniem tajemnicy domu zabaw. Ale co ważniejsze, by użył budynku jako broń, co za spektakularna zbrodnia, ty się tak nie podniecaj. Zaprawdę zasługuje to na miano ostatecznej broni? Nie zasługuje to na miano ostatecznej broni, raczej to wiecie, jest ostateczna zagadka, ostateczny labirynt, ja bardziej tak, a nie broń. Prawdziwą tożsamością ostatecznej broni jest dom zabaw? Co to znaczy? Już prędzej uznam, że Gundham jest ostateczną bronią, czy ten budynek. Jak zabójca użył tej broni, by zabić Nekomaru? I co ważniejsze, kim jest owy zabójca? To jest dobre pytanie. Ktoś tu wszedł do pokoju tamtego. Co? Czemu? Czemu? Why? Dlaczego? Co? Hejka, naklejka, wam się nowe brzydkie słowo nakreśli manami! Już wiem, że nie będę z tego zadowolona. Więc pozwól mi je od razu przedstawić. Hej, przyzwyczaiłem się już do obelki oszczerstw, więc zwykłe słowo mnie nie zrani. Monom jest poważnie... Głubydyka? To niewiele zwyczajnie się spodziewałem, głupytka. To nie wszystko! Głupia, gruba i brzydka. Jeśli wszystkie te trzy słowa wrzucić do blendera, to trzeba my... Tadam! Głupytka. Naprawdę. Tam jest ukryte gruba? No właśnie nie. Głupia? Tufatli, okej. Okay. Tufatli, to prędzej, a takie głub... TK? To źle, no bo to dzielimy na GŁB i TK, a nie GŁB,
Tka. Kurwa, jak to powiedzieć? No głubytka. A nie głuby? Głubytka. What the fuck, ale to jest dziwne. Dobra, da wszyscy razem, ono jest poważnie głubytka. Głupie. Głupie, Monokuma, co ty mi wciskasz? Odstępujesz mnie od rozprawy. Ja to powinien się zająć rozprawą klasową, co jest dla mnie dużo ważniejsze, a nie mi odciągasz od tego. O! Witajcie, mam nadzieję, że wasz dzień mija dobrze. No, ja również mam nadzieję, moi drodzy, że wasz dzień mija bardzo dobrze i super smerfastycznie. Staram się zmusić siebie do bycia bardziej żywsza, bo inaczej mi stan psychiczny nie będzie w stanie nadążyć. Ach, moje serce mi bije jak szalone. Równie dobrze mogę mieć luźne nastawienie. No i co z tego? Iść naprzód z dużą energią. Yeehaw! No tak, miecie dobre nastawienie, moi drodzy. Ach, ale uważajcie, żeby nie wyczerpać baterii z różnych powodów. No właśnie, moi drodzy. Przeznaczajcie swoją energię na bardzo ważne rzeczy, nie na pierdoły. Granie nie spierdolą. I tak jak mówię, za każdym razem zapominajcie o czystym zapisywaniu, co? Zapisałem grę przed chwilą właśnie, zmusiłaś mnie do tego nawet. Ona chyba pierwszy raz jest przerażona aż tak. Ja nigdy nie spodziewałem się, że dom zała może być ostateczną bronią. No dobrze, idziemy dalej. No dobra, typowa gamerka, wiecie. O szok, to tak naprawdę działa. Okej, dobra, to teraz jak to wykorzystać? Totalnie. Czy to będzie w porządku, jeśli z taką otwartością zaakceptuję daną sytuację? Lepiej to niż zaprzeczać temu w nieskończoność. Lepiej wykorzystajmy to. To nie jest takie ważne. W tej chwili najważniejszą rzeczą jest... odnalezienie osoby, która użyła tej struktury budynku. Kto jest mordercą Mechamaru? No ale czy na pewno możemy uwierzyć, że ten budynek jest bronią? W końcu Nagito nam to powiedział, wiesz. No, to też bym trochę tak się zastanawiał, ale okej, zaufam tym razem. A to nie jest tak, że chcesz umrzeć dla ostatecznej nadziei, nawet się pokładałeś zabójcy? Krętaczu, kłamcu, oszuście i teraz uważający się za lepszego człowieka? Nie ma mowy, żebym skłamał w takiej chwili, ważnej chwili. Ja również nie chcę umierać. A co się stało z tym frajem, który ciągle powtarzał, że nie ma nic przeciwko swojej śmierci? On ma rację. Był taki moment, kiedy myślałem, że mogę stać się kamieniem milowym dla nadziei, jednak... odwołuję tęże opinię. Co? Odwołujesz? Wiecie, ja również jestem rozczarowany. Gdyby to morderstwo było w imię nadziei, chętnie bym się poświęcił. A czy to morderstwo nie jest najbardziej ku nadziei, bo facet się postarał albo kobitka? A twoja jadaczka łże jak zawsze. There is no such thing as murder for the sake of hope. Murder is simply murder. Nie ma czegoś takiego jak morderstwo w imię nadziei. Morderstwo to po prostu morderstwo. Forcibly sacrificing others for one's own desires. Even one as diabolical as I would avoid such actions. Przymusowe poświęcenie innych istnień dla własnych pragnień, co jest okropne. Nawet kogoś mega diabolicznego pokroju unikałby takich czynów. Tak, tak. O ty kurwa, masz wyjebane w to, co siebie mówi. Nienawidzę. Dobra, po prostu zostawmy tego ciołka w spokoju i dowiedzmy się, kto zabił trenera Nekomaru tak szybko, jak to możliwe. To nie jest tak, że zrobię się głodny czy coś, jak to nie. Akane, swoich łz wylewasz wodospad. Tak jak zwykle. Nie jestem w stanie powiedzieć, co on ma w głowie. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówi czy mówi poważnie, czy nie. W każdym razie, skoro morderca użył konstrukcji budynku, to dlaczego się nie zastanowimy, jak jej użył? No, w sumie okej. Okay. Jak zabił Nekomaru, no... filarem. Lepiej było, gdybyśmy najpierw wyjaśnili przyczynę śmierci, jak sądzicie? Przyczynę śmierci Nekomaru. Albo guzik dobrej noski wyglądał okropnie, jakby cały zniszczony, zupełnie jakby ktoś go pobił jakimś tępym narzędziem.
No ale gdyby tak było jego prawdziwy, ale no gdyby tak był jego prawdziwy powód śmierci, to nie byłoby tu mowy o zabójstwie wykorzystującym strukturę budynku. Zdarzenie, ładowanie... Zmiażdżenie przez windę? Albo upadek. Ej, w sumie u niego można było włączyć tryb dobrej nocy i wtedy te czujniki go nie wychwytywały, co sądzicie o tym? Zmiażdżenie nie, ale upadek. Bo zmiażdżenie to wiecie, byłby pod windą, więc to odpada. I musieliby przenieść wszystko, nawet olej. Ale upadek jak najbardziej, wiecie, tryb dobrej nocy. Tamtego nie wychwytują, jeb. To jest to, uważam, że mógł zginąć od upadku. Zginąć od upadku? Skoro tajemnica domu zabaw polega na tym, że jest to konstrukcja, w której zarówno wieże, jak i domy są pionowo ze sobą połączone, to zabójca wykorzystał wysokość tej konstrukcji i spowodował śmierć Nekomaru przez upadek. Czy baterie mogły mu się wyładować, po prostu spadł? Mówisz, że go zepnął? Niby skąd? Tego jeszcze nie wiem. Don't just make things up when you don't know the method. Skąd zmyślać rzeczy, skoro nie znasz na nie sposobu? Where in that building would you even be able to push someone off in the first place? Gdzie w tym budynku można w ogóle kogoś zepchnąć? It might be possible in the tower. Z oktagonu? To może być możliwe z wieży. You could push him off the fourth floor when the elevator is on the first floor. Mógł go zepchnąć z trzeciego piętra, kiedy winda jest na parterze. Did you forget how the elevator functions? When it's on the first floor, the door on the fourth floor won't open. Zdążyłaś już zapomnieć, jak działa ta winda? Kiedy jesteś na parterze, nie można otworzyć drzwi na trzecim piętrze. Dlatego ktoś go przykuł? Saying he died from falling is truly incorrect. You should burn in the flames of hell. Znaczy nie, to ma sens. Twierdzenie, że Nekomaru zmarł od upadku, jest naprawdę błędne. Powinieneś spłonąć w płomieniach piekielnych. Moje bebechy zaraz wariują. Skoro Nekomaru zginął do paktu, to skąd zabójca go zepchnął? Jeśli mam zamiar dotrzeć do prawdy, stojąc za tym incydentem, muszę wpierw rozwiązać tę zagadkę. Ej, to jest w sumie dobre pytanie. Nie, debata najgorzej, kurwa. Przycisk dobrej nocki. Alarm w zegarze. Przycisk dobrej nocki, mi się wydaje. Dobra, no, pardon. Kiedy winda jest na parterze, nie można przejść przez drzwi na trzecim piętrze. Czyli niemożliwe jest zepchnięcie ofiary z góry. Więc co powiecie na to? Po zamknięciu Mechamaru w windzie, morderca przeniósł windę z trzeciego piętra na parter i wtedy wykorzystał upadek. Posiada sensor. Dobrej nocki. Właśnie, sensory, yes! O, ja się dosyć, to było łatwe. O, już się bałem. A odkryłem to wcześniej. Te sensory powinny działać tylko wtedy, gdy wykryją, że coś się rusza. Jeśli Nekomaru nie poruszyłby się w środku, sensory windy nic by nie wykryły. Czy to chodzi o jego tryb snu? Kiedy ktoś wciśnie przycisk dobrej nocy, na ciele Nekomaru wszystkie jego funkcje zostają wyłączone, a on sam przychodzi we wcześniej wspomniany tryb snu. Jeśli Nekomaru znajdowałby się w tym trybie, sensory nigdy by go nie zauważyły, prawda? Kumam, więc to tak. Jednakże nawet gdyby mordercy udało się poruszać windą, zwłoki Nekomaru poruszałyby się razem z nią. Nie miałby wtedy skąd spaść, by umrzeć od upadku, tak? Dlatego były te liny? Tylko jego nóg? To właśnie chciałam wyjaśnić, zanim przerywał mi Kazuichi. Zamiast szkodni... Do kogo ty mówisz, szkodniku? Czy ty mówisz do... Hiaki? A, nie, do Sody, okej. Teraz dobrze mi szkodniki? Okej, jak mówisz do niej, no to zgadza się, jak najbardziej.
Sposób, w jaki zabójca spodoba śmierć Nekomaru od paktu w windzie, nadal mnie zastanawia. Jaki wydaje się mieć jakiś pomysł, tylko czy ten pomysł jest trafny? Jest, a ja się znowu debata. Kabel. A gdzie był kabel? Tu był kabel. To jest to. Na pewno. Jeśli zaaranżuje sobie wszystko w odpowiedni sposób, będzie w stanie kogoś zabić we wnętrzu wieży, windy. Więc mówisz nam o tym, byśmy posiadali w składnikach tej aranżacji, nieprawdaż? A tymi składnikami są... Ten mod wydaje się podejrzany. Nie. Znowu porozmawiamy o tym filarze? A co z olejem, który był na podłodze? Klamka... Co było na podłodze? A może wszystko się... Wysłuchamy co Kiki ma do powiedzenia. Okej. Okej. Ja muszę coś potwierdzić. Skoro Nekomaru by będzie jakim cudem zginął od upadku, ja muszę coś potwierdzić i... To jest kabel na stówę. Nie. Czekajcie. Młot nie. Filarz też nie. Olej nie. Klamka. Klamka jest okej. Okej, mamy klamkę, olej i młot. Klamka, olej i młot. A my mamy... Kabel i moim zdaniem to jest kabel. Kabel i klamka. Kabel i klamka, sądzicie? Możemy połączyć te dwie rzeczy? W sumie to ma sens, nie filar. Filarem też możemy, ale najpierw chcę z klamką to połączyć. Nie, olej też. No! Właśnie, kabel i klamka i to się dlatego urwało i spadł. Okej, okay, jasne wszystko. Czy ta klamka nie ma na sobie śladów zadrapań? Te zadrapanie musiały powstać przez kabel. Czy to nie ten sam kabel, którym był związany Nekomaru? Jeden z jego końców był związany w pętle. Jeśli winda by się ruszyła, a ta pętla zostałaby zawieszona na klamkę. Gdyby morderca zrobił coś takiego, Nekomaru zawiesłby w powietrzu i wtedy on by uderzył o filar, filar by spadł i dopiero Nekomaru. Dokładnie, Nekomaru wisiał w powietrzu. Wisielec! Jak Sayori! Morderca wiązał Nekomaru kablem, gdy ten był w trybie snu. Związał jeden z końców kabla na pętlę i zawiesł go na klamce drzwi na trzecim piętrze. W ten sposób morderca przeniósł windę z trzeciego piętra na parter winogronowej wieży. A, o, jak sobie śpi słodko! Przecież to powinno spać, to inaczej powinno być zawieszone, przecież to... A, no tak, te drzwi się nie otwierają, okej, okay, myślę, bo wiecie, normalne drzwi by się otworzyły, więc klamkę może wziąć w dół i to by spadł od razu. I zawisł Nekomaru w powietrzu. Co? Co? O taki dyndał sobie zbój, zupełnie jak mój. Lepiej będzie jak nie skończysz tego zdania. Czemu? Dobre. Zabójca wykorzystał wyjątkową cechę tej windy. Porusza się w niej tylko podłoga. Kiedy to zrobił, stworzył sytuację, w której Nekomaru mógł umrzeć przez upadek z wysokości. Nie, tylko nie ty!